inspiracją do założenia firmy internetowej było moje przekonanie w wieku 18-19 lat, że internet to jest właśnie ta działka, na której można najszybciej zrobić karierę, no i najszybciej zrobić pieniądze. O założeniu własnej firmy marzyłam od zawsze. Bezpośrednim impulsem do tego, żeby zacząć działać właśnie teraz, był kryzys. W moim przypadku wystąpił impuls do podjęcia tej odważnej, jakby nie było decyzji, a mianowicie dowiedziałem się, że zostanę ojcem. Dla mnie pomysł jest wart złotówka plus VAT, natomiast dopiero realizacja tego pomysłu, efekty, a przede wszystkim ludzie, którzy przekładają ten pomysł w życie, oni przesądzają na końcu o sukcesie. Dobry pomysł oczywiście jest podstawą, ale potrzebne są jakieś aktywa. Pocieszające jest to, że tym aktywem może być po prostu ciężka praca. Ludzi, którzy mają pomysł na biznes internetowy, są setki. Natomiast ludzi, którzy są w stanie ten pomysł przekuć na rzeczywiście działające przedsięwzięcie, jest dużo mniej, więc myślę, że pomysł jest istotny, natomiast nie jest kluczowy, ale od tego się właśnie zaczyna. Zakładając firmę, miałem jedynie parę tysięcy debetu na koncie. Nie miałem ani znajomości rynku, ani kontaktów, ani doświadczenia, ani klientów, ani kapitału. Po prostu młode serce i chęć walki. Głównym problemem dla mnie była niepewność. Niepewność, czy usługa, którą proponuję, produkt, rynek, na którym działam, czy to zaskoczy. I wtedy trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, że nie jest to problem, jest to wyzwanie, które trzeba pokonać. Wbrew pozorom, pierwszy milion w biznesie internetowym nie jest taki trudny do osiągnięcia. Mówię tutaj o instytucjach, które dadzą nam jakieś wsparcie finansowe, które w dosyć szybki sposób możemy zamienić na własny milion złotych. Niestety nie mam patentu na pierwszy milion, ale mogę powiedzieć, jak to było w moim przypadku. 5 lat ciężkiej pracy. Przede wszystkim nie bójcie się. Nie bójcie się ryzyka, nie bójcie się braku pieniędzy, nie bójcie się tego, że nie podołacie. Wszystko jest w waszych głowach. Koncentracja i konsekwencja. Należy się skoncentrować na misji firmy i konsekwentnie dążyć do jej realizacji. To tak jakby zapytać, czym różni się mieszkanie we własnym domu od mieszkania u kogoś lub w hotelu. Różnica jest ogromna. To tak jakbyś pływał łódką i próbował to porównać z pływaniem transatlantykiem. Poczucie wolności i odpowiedzialności za siebie i za swój czas jest autentycznie czymś nieprawdopodobnie ważnym. Prowadząc własną firmę masz na wszystko wpływ. Czujesz się wolny. Możesz odczuwać ogromną satysfakcję z tego, co robisz, bo wiesz, że to jest twoje dzieło. Trzeba być twórczym, wiedzieć, czego się chce i być konsekwentnym. A przede wszystkim otaczać się ludźmi o pozytywnej energii, którzy będą nas inspirować do działania i którzy wspólnie z nami będą chcieli realizować nasze pomysły. Wiedza o tym, jak wygląda biznes w innych branżach i magazynowanie tej wiedzy w monstrualnych ilościach, to jest klucz do tego, żeby w własnej działalności podejmować dobre decyzje. Polecam, aby każdy młody człowiek zaraz po studiach spędził kilka lat pracując niekoniecznie we własnej firmie. Bardzo ważne jest, aby w tym czasie po prostu w głowie hodować ten swój pomysł na biznes i w odpowiednim momencie zacząć jego realizację. 10 lat temu nie było takich inicjatyw, które proponowałyby milion na start. Teraz, kiedy taka propozycja się pojawia, myślę, że warto z niej skorzystać. Myślę, że nawet jeżeli ktoś teraz nie zdobędzie tego miliona, ale zacznie pracować nad doskonaleniem swojego pomysłu, to może z czasem sam do tego miliona dojść. To bardzo pobudzające do działania. Moje doświadczenie dotychczasowe było związane przede wszystkim z inwestycjami kapitałowymi i dlatego też zapewnie przeznaczyłbym to na inwestycje. Pierwszą decyzją byłoby zatrudnienie młodych, ambitnych osób, które z moją pomocą mogłyby bardzo szybko ten milion pomnożyć. Pojechałbym w 3-letnią podróż dookoła świata. A tak poważnie, to mam jeszcze parę firm do założenia. Tylko osoby, które nic nie robią, nie popełniają błędów, ale też niczego nie osiągają. Daj szczęściu szansę. Ludzie, którzy podejmują ryzyko, zmieniają świat. Powiem krótko. Zrób to. Powodzenia.